Wysoka Izbo, Panie Ministrze, dziś analizujemy projekt ustawy o kredycie konsumenckim z druku 208. Obowiązująca ustawa z 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej wprowadziła w życie rozwiązania obejmujące ochroną konsumencką osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Celem przyjętych rozwiązań było objęcie osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne ochroną konsumencką w oparciu o ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej i kredycie konsumenckim oraz ustawę kodeks cywilny. Powyższe zmiany miały poprawić sytuację rolników co do maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych. Zostały one jednak wprowadzone przez poprzednią koalicję na etapie prac parlamentarnych bez uzgodnień i konsultacji ze środowiskiem rolników i środowiskiem bankowym. Co więcej, nie dokonano skutków regulacji ustawy, bo taka była wasza praktyka legislacyjna. Projekty wyłącznie poselskie i napisane na kolanie. Warto zwrócić uwagę, że 9 maja 2023 roku organizacje rolnicze i bankowe we wspólnym oświadczeniu wskazały, że wprowadzone zmiany spowodują ograniczenia w finansowaniu rolników, a to doprowadzi do wzrostu kosztów obciążających rolników i wprowadzą dodatkową biurokrację. Przedstawiciele wymienionych organizacji krytycznie ocenili wprowadzone przepisy i zgłosili szereg zastrzeżeń, wskazując między innymi na, po pierwsze, ograniczenie dostępu do finansowania rolników, po drugie, kłopoty interpretacyjne, po trzecie, brak przejrzystości regulacji, po czwarte, nieadekwatność przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów zawieranych z rolnikami, po piąte, brak odpowiednich rozwiązań w zakresie kredytów preferencyjnych, po szóste, objęcie umów z rolnikami zakazem rolowania pożyczek i po siódme, brak odpowiednich przepisów przejściowych. Warto zwrócić uwagę, że 16 stycznia tego roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska zwraca się, żeby rolników rzeczywiście traktować jako grupę konsumentów. Co w konsekwencji oznacza, że również rolnicy zrzeszeni w Solidarności Rolników Indywidualnych nie akceptują rozwiązań, które państwo przyjęliście w roku 2023. Również chciałbym zwrócić uwagę, że Narodowy Bank Polski poinformował, że od 7 stycznia do 29 lutego bieżącego roku ponad połowa banków spółdzielczych nie udzieliła kredytów dla rolników, a w stosunku do roku 2023 akcja kredytowa spadła o 74%. Warto na tym się zastanowić. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, takie są skutki przyjmowania ustaw bez rzetelnych analiz i braku konsultacji. Poprzedni rząd zamiast pomóc rolnikom nałożył na nich zbędne ciężary i utrudnił funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Dziś grupa posłów proponuje zmianę tych przepisów, tej szkodliwej ustawy z 14 kwietnia 2023 roku. W proponowanych przepisach znajdują się rozwiązania, które dotyczyć będą długoterminowej i stabilnej polityki finansowej, w tym kredytowej. Państwo powinno wspierać rolnictwo jako ważny i strategiczny sektor gospodarki narodowej. I te zadania w nowych przepisach chcemy uregulować. Rolnictwo musi mieć dobre podstawy prawne, aby sprostać konkurencji na wspólnotowym rynku, na rynkach zagranicznych. Jest to ważne także w kontekście protestów rolników, które odbywają się w naszym kraju. Biorąc powyższe pod uwagę, Klub Koalicji Obywatelskiej będzie popierał projekt ustawy z druku 208. Dziękuję bardzo. Dziękuję.